Hej, z tej strony Itała z Atenasem 7. W kolejnym odcinku zagrajmy w Super Mario 64 DS. W porządku, podnieśmy ten śliczny kwiatek i udajmy się do obrazu Wario. Kolejny zimowy poziom. Trzeba będzie w końcu uratować tego Wario. O, na szczęście nie musimy tutaj wykonać idealnego skoku, bo nas po prostu wir zabierze i tyle. Okej, tutaj Luigi zdecydowanie się przyda. Nie żebyśmy mogli tutaj wejść jako Mario i Yoshi, przynajmniej bez używania glitchy. Tutaj z tego co wiem potrzebujemy Wario. Ostrzeżenie o silnym wietrze. Zostaniesz zmuchnięty, chyba że włożysz to trochę wagi. No właśnie problem w tym, że Luigi raczej zostanie zmuchnięty, więc darujemy sobie. Chwila. Musimy zdobyć tę czerwoną monetę. Dobra. Teraz uwaga, bo jesteśmy pod wodą. I trochę inaczej działa woda w zimowych poziomach Mario 64, bo nam cały czas bije obrażenia, nawet jak wyjdziemy na powierzchnię. Nie możemy się regenerować też w niej. Dobra. To zakładam będzie najgorszy moment, szczególnie, że jest tak ślisko. Tam nie mamy limitu czasowego, to może nie muszę się śpieszyć znowu. Może to na razie nie. Chwila. Poczekajmy chwilę. Na razie bloki są kiepsko ustawione tak trochę. Dobra. O, tutaj potrzebujemy czapki. Nie, potrzebujemy czapki, nie tej czapki też. Czapki niewidki. Nie czapki mają i nie czapki bałwana. A gdzie taka czapka jest? Zobaczymy. Może tu na górze? A tutaj jest, świetnie. Nie, tylko czy nie spadnę w przepaść? Okej. Natomiast teraz dla odmiany by się przydało właśnie Mario wziąć, bo z tego co wiem, tylko on może zdobyć ostatnią czerwoną monetę. To zobaczmy. Ogólnie całkiem przyjemny poziom, chyba bym powiedział najciekawszy z tych trzech dodanych właśnie dla Luigiego, Wario i Mario. Dobra. Nie, no, chyba niepotrzebnie tutaj się wdapałem. Musimy się dostać na tamtą wysepkę. O, widać czerwoną monetę, ale znaczy nie mogę tam po prostu skoczyć, co? O! Może użyjemy tego, co? Trochę to zajmie, bo nie jest to najszybszy środek transportu, ale działa. Dobra. Jeszcze trzeba wrócić po tą gwiazdkę. Czy tam tę gwiazdkę. Tylko uwaga, bo jest tak ślisko, że mogę rzeczywiście wypaść. Zobaczmy. Nie widzę tej gwiazdki jeszcze. No niczo z minimapy oczywiście, ale na pewno za chwilę ją zobaczymy. Oj, dobra. Wow, kolejna gwiazdka mocy. Jesteś już silniejszy z mocy zamku. Na razie nie zapisujemy. No, zostawmy już tego Mario, co? A, myślałem, że się złapi, ale niestety nie. Za to bałwan chciał złapać nas. Ty tutaj, Swanson. Jestem królem zimna, Chief Chili. Zamykam każdego, kto przeciwstawi się potędze mojego wąsa. Jestem panem wąsów. Swoją drogą zamknąłem nieprzyjemnego typa pewnego dnia. Co to w ogóle za nerwy, żeby tak przychodzić do mojego królestwa? Ach, twój wąs nie jest taki zły.
Oczywiście nie jest tak wspaniały jak mój. Ale cóż za bezczelność, żeby tak tutaj przyjść i mi przeszkadzać. Zgolę ci tego wąsa z twarzy. Nadchodzę! No, mamy oczywiście walkę z byczkiem. Chociaż ten będzie nieco trudniejszy niż większość byczków. No, ucieka. No oczywiście nie zadaje nam obrażeń samym uderzeniem, chociaż tyle. O. Trzeba by tak ustawić się na krawędzi może. Poczekajmy aż przyjdzie. Oj. Monetka. Za późno. O. Może tak go możemy pokonać. O właśnie, mogę uderzać po prostu tak. Z jakiegoś powodu to go odpycha. Mimo, że wygląda dość nielogicznie, ale jednak działa, więc nie muszę robić salt do tyłu. Okej, ale to jeszcze nie jest koniec. No w sumie dobrze, to byłoby trochę za łatwe, jakby tak od razu ginął. Po jednokrotnym wpadnięciu do wody. O, no jest to samo. Zaczyna się. Niech podejdzie w jakieś miłe miejsce. Dla nas, nie dla niego. Dobrze, że dostaliśmy monetki, jakby co, no to... Jak padnę do wody znowu, to nie umy od razu. I co jakiś czas dostajemy... Ogólnie monety widzę za stącenie z niego osłony. Bo leci trochę tego lodu. Okej, świetnie. Niszczy kolejną arenę. Ile teraz już zostanie? No trochę mało. Ostatni Bowser, pamiętam, robił z tego gwiazdkę, ale tutaj to chyba nie ma nic przypominać określonego. No i na pewno się wkurzył. Udało się, świetnie. Niech to! By ktoś z wąsem lepszym niż mój? Śmieszne! Czy to oznacza, że jesteś jeszcze fajniejszy niż ja? Być może jesteś hojnie obdarzony przez naturę, jeśli chodzi o wąsy. Ale lepiej uważaj, póki nie wystylizuję mojego wąsa. No i świetnie, nareszcie będziemy mogli zagrać jako legendarny Wario. Dobra. Chciałbym jednak na chwilę jeszcze wrócić do tego obrazu. No oczywiście tak, tutaj jest obraz Luigi'ego, a w lustrzanym odbiciu jest Wario. Czyli to oznacza, że tak naprawdę... Wario był rywalem dla Luigi'ego. Mi się zawsze zdawało, że Wario był rywalem dla Mario. A to Waluigi był rywalem dla Luigi'ego, ale... Kto wie. Może jest jednak inaczej. Wygląda na to, że... Jednak nie zdobędziemy gwiazdki, bo nie pokazała się jeszcze czapka Wario. Być może, żeby się pokazała, muszę najpierw rzeczywiście pójść do drzwi. Odblokować tego Wario. No dobra. W takim razie, no to... Wychodzimy z poziomu. I udajmy się po tego Wario. A szkoda, bo chciałem od razu właśnie zrobić, ale już trudno. Wario! Uratowałeś Wario! Teraz może niszczyć, no, złych typów w stylu. Wybierz Mario, kiedy wchodzisz do etapu i wybierz się na przygodę. Teraz nareszcie masz wszystkich czterech bohaterów. Pozostała tylko księżniczka Toadstool. No, brzmi tak, abyśmy mogli ją odblokować i była grywalna, ale niestety z tego co wiem nie. A szkoda. No i mamy tego Wario. Co on robi? No jest... Na pewno dość powolny i ma bodajże najgorszy skok ze wszystkich postaci. No rzeczywiście, żałośnie słaby jest ten skok.
Natomiast Łajo nadrabia nieco swoją siłą, z tego co wiem jest mocniejszy niż inne postacie. Oż, na przykład jak uderzamy tyłkiem, czy bijemy pięścią. No niestety wydaje mi się, że jest to trochę mało. Pamiętam, że w niektórych jego grach typu w Wildland miał masę nowych ataków, typu na przykład uderzał ramieniem po prostu. Że trzymał tak ramię i przed siebie pędził i atakował w ten sposób wrogów, albo na przykład, że miał różne formy, które przybierał w zależności od tego, co go zaatakowało. A tutaj z kolei... Cóż... Nie jest zbyt ciekawy, prawdę powiedziawszy, ale cóż, i tak go potrzebujemy, żeby zrobić te 100%, co? No i teraz się właśnie skapłem, że w sumie niepotrzebnie tamto wychodziłem, bo nie mogę teraz wejść do tego obrazu, nie mając Luigi'ego. No dobra, chyba możemy wejść tutaj. Tutaj też jest jakieś luszczane odbicie. Będę musiał jeszcze wrócić po Luigi'ego w takim razie, tylko po to, żeby wejść do jego obrazu. Wielka głowa bałwana. O, znowu zimowy poziom, jej. A Łajo chyba ma metalową formę. Kwiatek mocy zmienił Łajo w metalową maszynę. Kiedy jest metalowy, może chodzić pod wodą. Wypróbuj to. Tak, oczywiście w formach, którą Mario miał. Oryginalny Mario 64. I została mu zabrana i dana właśnie Wario. No ale przynajmniej Wario coś faktycznie będzie miał. Bo tak to rzeczywiście miałby trochę mało. Okej. Okay. A myślę, że nawet się nam przydało, co? No uwaga, Wario, nie chcę krytykować twojej wagi, ale jest tu dość wąsko. Właśnie. O Jezu. No dawdamy się tam jeszcze raz. Albo ewentualnie pójdźmy po czapkę. Mario i Luigi'ego, co? No jak ładnie tutaj bracia Mario chodzą. O i tego nie planowałem. Dobra. Zobaczmy. O, Chief Chili wrócił. Nie no, to już jest po prostu zwykły byczek, tylko lodowy. Niech sobie będzie. No, spróbujmy się wdapać jeszcze raz. No, bardzo dziękuję. Bardzo lubiłem w dzieciństwie zjeżdżać na sankach, więc czemu nie? Załóżmy, że to było coś podobnego. W sumie Łajo wygląda śmiesznie z tą czapką Mario. Chodzi mi o to, że na minimapie. Z tym czerwonym kolorem. Hej, kto tam? Kto próbuje się na mnie wdrapać? Lodowa mrówka? Śnieżny owad? Ktokolwiek to jest, dokucza mi. Chyba go po prostu zdmuchnę. O. No ten pingwin jest tutaj nie bez powodu właśnie. Mogłem zamiast owad powiedzieć po prostu pchła, ale dobra już. Idziemy za panem pingwinem. Nie wiem, czy tak samo się porusza jak Mario 64? Tak, tak samo, czyli na środku przez chwilę jeszcze się zatrzymuje i cofa. Okej. Okay. Na szczęście poruszał się dokładnie tak samo. Ale jak nie wiemy o tym, co zrobi, to możemy się niemiło rozczarować, jak nagle właśnie pójdzie do tyłu. A, tutaj już mam gwiazdkę, okej. Okay. Świetnie. Yeah. Dobra, wracamy. Bo jeszcze jedną gwiazdkę zdobędziemy. Tak, wychiluj się z byczkiem. No, gwiazdka niedaleko. Mamy już, zakładam, doświadczenie w walce z byczkami, co? Dobra. O, jako metalowy Mario możemy po prostu wpakować się w takiego byczka. I go przepychamy, nieważne co. Dobra. Więc bardzo miło. Łatwa gwiazdka. No może trochę przesadzam z tym, że Łajo nie jest tak
dobry. No po prostu fajnie byłoby mieć jeszcze coś unikalnego u niego. Poza tym właśnie, że jest po prostu silny. Szkoda, że nie ma chociażby tego Shoulder Bash, co miał w Wildland. Zobaczmy. No tutaj mamy nawet powiedziane Yoshi's Ice Sculpture. Musi być Yoshi w tej misji. No i problem jest taki, że nie ma niestety czapki Yoshiego, więc będziemy musieli po niego wrócić. To może zrobimy to innym razem. A na razie bym udał się po Luigi'ego, żeby móc wejść do tego etapu Chief Chili'ego. Czy ja już tego królika nie złapałem wcześniej? Czy to jest jeszcze jakiś inny? No bo na logikę baga powinna po prostu zdespawnować króliki, które już złapałem i sobie gdzieś później poszedłem. Ale spróbujmy. Bo oczywiście no nie jest łatwo go złapać. No jest bardzo szybki. Będzie przewidzieć jego ruchy. Czy on zawsze się porusza tak samo, czy zmienia jakoś? O, udało się. O, nie, nie mogę uwierzyć, że znowu zostałem złapany. I to przez takiego nikogo, biedny Luigi. Naprawdę to uszkadza moje... poczucie własnej wartości. No, dobra, nic mi to nie daje nawet. Okej. Okay. Chyba nic mi to nie daje. Kto wie? Może jednak jest coś z tym związanego. No dobrze, w każdym razie. O, teraz nareszcie jest czapka Wario. No trochę to śmiesznie rozwiązali. Musisz iść uratować Wario na zasadzie otworzyć mu drzwi, a później dopiero musisz jeszcze przełączyć na Luigi'ego i wejść tutaj Luigi. Jako Luigi dopiero przyłączyć na Wario, jak już będziesz mógł mieć jego czapkę. A, myślałem, że Wario nie jest w stanie być popychany przez takiego byczka domyślnie, ale to chyba po prostu przy transformacji mieliśmy przez chwilę klatki nietykalności. Okej. Okay. Teraz ważne, najpierw podnieść czapkę. Tak, wiem, że to jest kwiatek mocy, Power Flower, a już się przyzwyczaję, mówię na to po prostu. Czapka taka, czapka taka. O, Wario jest w stanie niszczyć te czarne bloki, które czasami mogliśmy spotkać. Więc jest to też jakiś plus, zakładam. No dobra, w każdym razie. W tym momencie to... Chyba możemy wyjść z poziomu, co? No to świetnie, to chyba w tym momencie znowu przełączymy na Wario. I na razie nie będę szedł na górę, tylko zamiast tego chciałbym pozbierać resztę gwiazdek, które były tutaj na parterze i też w podziemiach. Więc jasne, czemu nie. Co to było? Ja żebym nie zapomniał. A na pewno w zimowym poziomie była gwiazdka. To będzie na lewo. Więc udajmy się tam. Lubię w sumie dźwięki, które wydaje Wario. Brzmi inaczej niż inne postacie, to na pewno. No, gwiazdka po prostu przełącznikowa. Chłodnej góry. Okej. Okay. Bodajże trzeba się udać tam, gdzie jest mama pingwin. Czyli możemy znowu zjechać. A możemy też tutaj próbować jakoś przejść. A dobra. Udajmy się tutaj. Wydaje mi się, że to będzie bezpieczniejsze. Nie, nie chcę się z tobą ścigać. Oczywiście Wario jest bardzo miły i po prostu mówi nie, dziękuję. A nie spadaj na drzewo. Dobra. Jako, że się nie ścigamy z panem pingwinem, to może pojedziemy tajnym przejściem. Po drodze one-up. Bo czemu nie? Wow. Ale Wario jest naprawdę wściekły, kiedy ma ten dźwięk obrywania. Takie... Nie?
No, myślałem, że gwiazdka tutaj wyleci za zjechanie, ale być może musimy mieć ją zaznaczoną, żeby wyleciała. Okej. Okay. Tylko teraz musimy uważać. Bodajże gwiazdka przełącznikowa była tutaj. Zgadza się. Uch, Jezu Chryste. Łaju, uważaj. Tu z tego co wiem, wiatr nas powie, jak pójdziemy. Spróbujmy. Dobra. Teraz szybko. To nie było szybko, ale dobra. No i udało się. Widziałem glitch, który polegał na tym, że dało się jako Majo tak na przykład zdobyć tę gwiazdkę, ale to trzeba było przez ścianę jakoś się zgliczować i przelecieć. A później się znaleźć tam na dole, co łatwe nie było na pewno. Dobra. To co, chyba jeszcze w Jolly Roger Bay coś było. To się tam udamy. Zobaczmy. Chyba nawet dwie gwiazdki. Jedna wymagała Luigi'ego, ale to nie problem. Po prostu na niego przełączę. Zdobywając jego czapkę. Tylko gdzie to będzie? O, dobrze, że Wario może jeździć na skorupie. Jego, masa mu tu nie przeszkadza. Gdzie to teraz się udać? Trzeba by chyba wziąć Metal Mario. Bo akurat nie pamiętam za bardzo, gdzie tu jest ta gwiazdka. No chyba gdzieś będzie na dole. Zresztą zobaczymy. Tu jest rzeczywiście gwiazdka. Tylko byliśmy za wolni. Być może jest gdzieś jeszcze metalowa forma. Zajrzyjmy może do jaskini. O, zapomniałem wspomnieć, Wario nie tylko się porusza wolno na lądzie, ale też pod wodą. I o ile na lądzie aż tak tego nie czuć, to pod wodą masakra. Klikam cały czas klawisz biegu, żeby nieco przyspieszyć, a i tak jestem bardzo wolny. Ale dobra. Przynajmniej z metalową czapką może trochę szybciej będzie. Z tego co wiem, Wario odnosi obrażenia od upadku, mając metalową czapkę chyba, ale może na razie nie sprawdzamy. Okej, okay, świetnie. Zakładam, że dałoby się dobiec również z plaży do tego prądu strumieniowego, ale pewnie łatwe by to nie było. No to w ogóle była nie ta gwiazdka. Ale nic się nie dzieje, kto powiedział, że musimy zdobyć wszystko po kolei. No jedną rzecz, musimy zdobyć czapkę Luigi'ego teraz. Gdzie ona jest? Na statku czy na dole gdzieś? Zakładam, że tutaj gdzieś na dole. O, dobra, widzę ją. Już myślałem, że być może węgorz ją zostawił po prostu w swoim leżu, ale nie. Okej. O, no i Wario jest najwolniejszym pływakiem, a Luigi jest najszybszym pływakiem i to strasznie teraz czuć różnicę. Jak szybko tutaj pływa właśnie Luigi po naju do Wariusza. Dobra. O, mamy gwiazdkę. Trzeba ją tylko zdobyć. A właśnie się zastanawiałem, dlaczego na minimapie jej nie widać. Wygląda na to, że dopóki nie przełączymy po prostu przełącznika, to nie istnieje tak naprawdę na minimapie ta gwiazdka, nie pokazuje. W sumie logiczne, no bo rzeczywiście nie istnieje, bo nie kliknęliśmy na przełącznik, ale na przykład są misje, gdzie gwiazdki jeszcze nie ma i dopiero coś musisz zrobić, żeby się pokazała. No ale już na minimapie jest pokazana ta gwiazdka, gdzie mamy iść.
Ale dobra. Co? Jeszcze bym może chciał udać się do Goomba's Battle, bo tam pamiętam tylko uratowałem Mario, ale ostatecznie nie zdobyłem gwiazdek. Zamknięte. Wszystko jest ciche po drugiej stronie. Tym się zajmiemy później. Dobra, wchodzimy. Tutaj też będą dwie gwiazdki do zdobycia. Bo tam widzę już Star Switch, ale Wario jest trochę korpulentny i tam chyba nie dojdzie na razie. Oj. Uważać. No taki jesteś silny, Wario, a zwykły Goomba ci traktuje jak popychadło, wiesz co? Dobra. Może najpierw bym się udał właśnie do tej gwiazdki przełącznikowej, gdzie ona jest. Za chwilę ją znajdziemy, co? Dobra. A, chyba widzę, o co chodzi. Wall jumpy. No to biegniemy. No, jako że to nie jest oryginalne Mario 64, to możemy sobie zjechać po ścianie, nic się nie stanie. A nie, że musimy od razu nacisnąć klawisz skoku. O, bardzo szybko zjeżdżamy po takiej ścianie. Szybciej niż myślałem. Okej. No to ta łatwiejsza gwiazdka za nami. Tylko teraz musimy znaleźć 8 czerwonych monet. Z tym może być trochę trudniej, ale dobra. No uwaga na te toksyny. A, w sumie teraz chyba lepiej byłoby obewać. A tam jest akurat Goomba. Dobra. Okay. Jak na ten pierwszy poziom, gdzie kogoś ratujemy, to bym powiedział, że to jest najtrudniejszy etap. Etapy Luigi'ego i Wario są łatwiejsze, prawdę powiedziawszy. Weź mi przywal. Dzięki. No już, raz wystarczy. Ale poleciał. No rzeczywiście tę siłę mamy, jak już przyfasolimy komuś. Dobra. Właśnie się zastanawiałem, czy w tym momencie czapka już przepada i mamy tylko czapkę Luigi'ego jakby co, ale widzę, że nie. Jakby co, wróciła tam czapka, świetnie. Bardzo miło. Możemy przywalić ościńca, ale nie wiem, czy to tylko Wario może zrobić, czy każda postać? Prawdę powiedziawszy, zawsze tych roślinek unikałem. Albo się skradając, albo przebiegając obok. A jeżeli się okazuje, że możemy im przywalić, no to ha. Dobra. No grając wcześniej w wadę Mario się wydaje nielogicznym bić roślinkę, którą normalnie musimy pokonać kulami ognia, czy hammersuitem, czy jeszcze czymś innym. Ale cóż. O, widzę tam czerwoną monetę. Tutaj sprawdzę, czy nic nie było. Dość ryzykowny skok, prawdę powiedziawszy. Więc może jednak stąd zejdziemy. O, jak ładnie zjechaliśmy. Dziękuję. No dobra, tam musimy się udać. A. Mógłbym się ruszyć. Okej. Okay. Z tego co je, możemy od razu wylądować w sumie w tej mgle i wtedy po prostu otrzymamy obrażenia za wylądowanie w mgle. Bodajże unikniemy wtedy fall damage, jakbyśmy spadli z wysoka. Okay. O, jak na przykład takiego. No zresztą możemy sprawdzić ryzyk fizyk. Och, nie, no chyba otrzymałem obrażenie i tak od upadku, więc dobra, lepiej nie ryzykować. Teraz by się przydało jakoś nie umrzeć. O! Zdrowie za zdrowie, okej. Okay. Zobaczmy.
Uzupełnimy sobie zdrowie i od razu zdobędziemy czerwoną monetę. Dwa w jednym. To już będzie połowa. Zobaczmy. No, nie obrywałem od mgły na szczęście jeszcze. O, może nam pomoże Bobom Buddy. Bo prawdę powiedziawszy, dość skomplikowana jest ta lokacja. Na razie mamy tylko połowę czerwonych monet. Zobaczmy. Dobra, dwie są obok mnie. Jedna jest przy czapce Mario, jedna jest tam na krawędzi. Ja to widziałem tam tą ostatnią z góry. Chyba by trzeba użyć Luigiego, z tego co wiem. Tak, trzeba. Tylko jest mały problem. Wiem, gdzie jest czerwona moneta, ale nie wiem, gdzie jest Power Flower, żeby zdobyć tę monetę. A dobra, tutaj jest też czerwona moneta, świetnie. Tutaj co? To chyba nie będzie Power Flower, nie? Bo jest żółte, a nie czerwone. Nie. Dobra, poszukamy, za chwilę się znajdzie. Jezu. W sumie tutaj... Nie, tutaj było serduszko. Gdzie jest Power Flower? Po tamtej stronie może? Spróbujmy tam przelecieć. Jest tam one-up na pewno. Dobra. O, widzę, widzę. Świetnie, tylko dość daleko ode mnie. Nie dolecę nawet z tym potężnym saltem do tyłu. Ale już przynajmniej wiemy, gdzie szukać. Dobra, no to udajmy się tam. O Jezu. Trzeba będzie się pośpieszyć w sumie. Okej. O, świetnie. Jeszcze dwie monety. No, nawet jakbyśmy utknęli po tej stronie, to po prostu byśmy wzięli znowu Power Flower, nie? Nie ma problemu. Okej. Okay. Jeszcze jedna moneta jest nade mną i jedna jest tam. Jak się dostać tu na górę? Czy mogę wyskoczyć stąd? No chyba nie. Nie no, w życiu tu nie dostanę się w ten sposób. Dobra, coś się wymyśli. Może się rozejrzyjmy. Musi być jakieś przejście tam. Tam, gdzie Mario był? Nie wiem. No, wydaje się to dziwne trochę, naciągane, ale sprawdźmy. A, tylko że jest problem, bo tutaj nie mogę wall jumpu wykonać jako Luigi. No, jest tam bardzo wysoko. No dobra. Musi być jakiś sposób, nie? Nie gramy w jakiś Kaizo Hack, gdzie musimy wykonać jakąś super trudną kombinację, żeby się gdzieś dostać. Coś się wymyśli. Dobra. Oj, uwaga. Na roślinkę. Ja chcę się przytulić. A chyba już wiem, co trzeba zrobić. W końcu Power Flower to możemy użyć Mario, prawda? Skoro Mario ma balon, no to po prostu przelecimy tam na górę. Dobra. Uwaga, nie spaść teraz. Szkoda by mi było spaść już pod sam koniec, gdy została jedna czerwona moneta. Okej. Okay. No i teraz jeszcze gorzej byłoby spać. Oj, teraz lepiej uważać. Dziełki. Mała zemsta, co?
Liczyłem na to, że jako duży Mario będziemy teraz wracać do zamku księżniczki i tam wszystko niszczyć. No chyba możemy zapisać, co? No to chyba tyle, jeśli chodzi o ten poziom. Znalazłeś 80 gwiazdek mocy. Tajemnica nieskończonych schodów się rozwiązała dzięki tobie. Bowser musi być naprawdę wściekły. Teraz na ostateczny pojedynek. Nie no, cierpliwości. Jeszcze trochę zostało. Okej. No to chyba w takim razie co? Możemy udać się do domu duchów, bo tam też coś było. Idziemy. Chociaż sprawdzę jeszcze szybko, czy tutaj... Na tym piętrze nie było jeszcze nic. No nie, właśnie dom duchów. No i oczywiście te podziemne poziomy. Okej. To w takim razie zróbmy zapis. To byłoby na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się. Cześć!